Cześć, witam się z Wami w kolejnym filmiku na tym kanale. Dzisiaj będzie recenzja i to recenzja nie byle jakiej książki, ponieważ po pierwsze gorącej nowości, a po drugie niezwykle cudownej, przekochanej, przeuroczej książki z bardzo niepozorną okładką, a przekazująca naprawdę wiele wartościowych treści, a dokładniej książki Dom nad Błękitnym Morzem od TJ Klune. Chyba tak się wymawia poprawnie to nazwisko, jak coś to możecie mi poprawić. Jest to naprawdę niesamowita książka, dlatego niezwykle się cieszę, że mogę Wam o niej opowiedzieć i już przechodzę do recenzji, żeby za bardzo nie przedłużać tego wstępu. I z pozoru może się wydaje, że to jest dość banalny tytuł, zwłaszcza, że taka kolorowa, kiwtaśna okładka, ale tutaj mamy historię Linusa Barkera, który pracuje, dokładnie, żeby nie pomylić się w nazewnictwie, bo już kilka razy podchodziłam do tego, więc posilę się opisem. Pracuje w Wydziale Nadzoru nad Magicznymi Nieletnimi, czyli ogólnie jest tak jakby pracownikiem socjalnym, no nasze perypety tak to przekładając. Ogólnie on jeździ po sierocińcach, gdzie właśnie znajdują się dzieci z jakimiś magicznymi zdolnościami i sprawdza, czy tam wszystko jest zgodne z procedurami, zasadami, które wprowadziło ten wydział w sumie. No i sprawdza, czy właśnie taka placówka może pozostać dalej funkcjonująca, czy jednak trzeba ją zamknąć lub konkretne dziecko przenieść do innej placówki. No i Linus zazwyczaj jest taką osobą, która jest bardzo skrupulatna, bardzo dokładna, ale nie ma takiej ambicji, żeby piąć się co chwila do góry, cały czas awansować, cały czas spędza jednak te miejsce na swoim stanowisku, przy swoim biureczku, ma swoje mieszkanie, ma swojego bardzo wrednego kota, ale którego i tak kocha mimo wszystko, bo kto nie lubi kotów. No i jego życie zmienia się, kiedy niezwykle ważne kierownictwo, czyli taki sam praktycznie zarząd, wzywa go do siebie na spotkanie, gdzie zazwyczaj jak ktoś tam idzie, to już nie wraca, no i mężczyzna jest bardzo przerażony, co go tam czeka. Okazuje się, że dostaje pewną misję, żeby pojechać do jednego z sierocińców, który jest na pewnej wyspie, o którym nigdy nie słyszał. Jest on objęte klauzurą poufności, więc on też nie może za bardzo szaleć z informacjami, które przekazuje innym. No i ma udać się właśnie do tej placówki, ponieważ tam znajduje się 6 magicznych dzieci, co jest i tak jak dla niego bardzo absurdalne. Plus do tego, no, nie za dużo wie o dyrektorze tego sierocińca i cały ten właśnie sierociniec jest owiany taką nutą tajemniczości, co on za bardzo nie rozumie, no ale jak ma takie zadanie, no to jest w pełni, zrobi je najlepiej jak potrafi, przecież on jest skrupulatny, on jest dokładny, on nie zawodzi. No tylko, kiedy pojawia się na tej wyspie, kiedy zaczyna czytać akta dzieci i zwłaszcza jednego dziecka, pierwszego, któremu się trafiło, pewnego Lucy'ego, no to wie, że czeka go dość duża przeprawa, ponieważ, no jak się okazuje z akt, między innymi Lucy jest synem Lucyfera, no i jest antychrystem. Co nie zapowiada się już na sam początek dobrze, no i on już rozumie, dlaczego to jest tak w ścisłej tajemnicy chowane. Tylko czy to jest główna podstawa tego, czy coś jeszcze się skrywa, no to musicie się przekonać czytając tą książkę. Przedstawiłam Wam około 50-60 stron z tej książki, ale to jest, mi się wydaje, taka najbardziej skondensowana wersja, żeby zarysować Wam właśnie fabułę i żebyście mogli się nią zainteresować. Ale ogólnie powiem Wam, że jak na początku, nie będę tego skrywać, miałam trochę problem, żeby wgryźć się w to powieść, trochę postać Linusa mnie denerwowała, bo ja nie lubię aż tak bardzo pedantycznych osób. Rozumiem takie zachowanie, no ale nie zawsze mi to pasuje, więc nie będę tego skrywać. Ale później, jak już właśnie tutaj jest na stacji Linus, czyta ten opis i mdleje po prostu na temat tej informacji, no to już wiedziałam, że to się rozwija w bardzo ciekawym kierunku i na pewno się nie myliłam. Potem, jak już się wkręciłam w akcję, trudno było mi się od niej oderwać. Jest to książka po prostu przepełniona takimi informacjami, ale nie takie, że w twarz jest rzucona to czytelnikowi, tylko on to wnioskuje z kontekstu, z takich nawiązań. Jest to naprawdę przegenialna powieść. Ogólnie tutaj jest przedstawione bardzo dużo wartości, które można przełożyć na naszą codzienność. Tutaj po prostu jest tyle metafor, które można najbardziej w różny sposób interpretować, co jest przegenialne. Ale poza tym książkę czyta się fenomenalnie. Te dzieciaki tutaj z tego sierocińca są cudowne. Ja nawet teraz trochę mam gulę w gardle, jak myślę o tej książce, bo im dłużej mija czasu od jej przeczytania, tym bardziej widzę jej wartość, widzę jej tutaj wkład właśnie w kształtowanie młodych pokoleń. To jest naprawdę niesamowite. Jestem zauroczona tą książką. Pod przykrywką takiej właśnie kiutaśnej okładki mamy pełną wartości i ważnego przekazu książkę, powieść, historię po prostu.
ona porywa, ona po prostu sprawia, że zaczynamy patrzeć trochę w inny sposób na niektóre rzeczy, która otwiera nam trochę oczy, też pokazuje dość mocno przemoc, traumę, które odczuło właśnie porzucenie, które odczuło agresję wobec dorosłych, które są stygmatyzowane ze względu na to, kim są, a nie to, co sobą reprezentują, jak się zachowują. Po prostu tutaj mamy też takie pewne momenty w miasteczku, które mi łamały serce, ale z drugiej strony trochę budowały przez zachowania niektórych mieszkańców, co było niesamowite. Często jesteśmy tutaj w tej książce zaskakiwani, ponieważ te dzieciaki pod pozorem, no mamy tutaj syna Lucyfera, no to mogłoby się wydawać, że no będzie źle. Tym bardziej, że Lucy ma swoje takie teksty, które rozwalają system. Ja nie powiem, ja się nieraz uśmiałam, jak on straszył Linusa, że właśnie sprowadzi go do czeluści piekiel, czy rozpruje mu flaki. Może to nie jest aż takie dobre dla młodszych czytelników, ale podejrzewam, że no, tak jak później dyrektor wspomniał, że można się do takich tekstów przyzwyczaić i nawet w pewien dziwny sposób mogą być one urocze. Co na początku wydawało mi się abstrakcją, ale później im dalej to czytałam, było naprawdę przegenialne. Książka jest niezwykle obrazowa, pełna opisów, gdzie ja na przykład opisów nie lubię, ja wolę, kiedy jest wartka akcja lub dialogi między bohaterami. Tak tutaj te opisy mi nie przeszkadzały. Wiem, że no nie, zawsze staram się, jak nagrywam recenzję, raczej nie oglądać u innych, żeby się jakoś nie inspirować, nie powielać tego, co ktoś powie. Ale obejrzałam recenzję na przykład Strefy Czytacza i jak on to powiedział, to ja też to zauważyłam, że właśnie tutaj narrator tej powieści często daje takiego pstryczka w nos tutaj Linusowi. I przytoczę ten sam tutaj przykład, co właśnie dał czytacz, że tutaj jak Linus przyjechał na wyspę, to wypuścił swojego kota z transportera, który uciekł, no i Linus go gonił, tylko że no nie mógł go złapać, no i zaczął tam krzyczeć, że skoro nie wracasz, to okej, to ja nie będę za to potęsknił, wezmę sobie nowego kota, który będzie grzeczniejszy, który będzie bardziej wyuczony i tak dalej, nie będzie tak się zachowywał. A narrator taki pstryczek w noc, że wiadomo, że Linus tego nie zrobi, bo za bardzo kocha tego kota i jednak nie byłby aż tak bezduszny. Więc takie pstryczki nos są tutaj właśnie pokazane, co jest też bardzo fajnym takim rozśmieszaczem. Ale no nie ukrywam, ta książka skrywa wiele wartości, zwłaszcza końcówka, ostatnie takie 50 stron to jest po prostu apogeum emocji, apogeum różnych zachowań, apogeum właśnie stereotypów, które są rzucane. Ale naprawdę jest to przegenialna powieść, ja nie spodziewałam się właśnie, że ona wywrze na mnie aż takie wrażenie, co jest dla mnie w sumie dziwne. Ale z drugiej strony nie narzekam, naprawdę cieszę się, że miałam tę okazję książkę przeczytać. Ona jest bardzo ładnie wydana, pięknie przetłumaczona, naprawdę chapeau bas dla tłumacza, ponieważ zrobił świetną robotę. Zrobił czy zrobiła? Szczerze, żebym się nie palnęła, zaraz zobaczymy. Pewnie już tyle. Więc zrobiła świetną robotę. Mam gorąco nadzieję, że po tą książkę sięgniecie. No jest przepięknie wydana, no sami zobaczcie, ona jest przecudowna. Ale naprawdę tyle ona ma w sobie wartości i dla młodszych, i dla starszych, dla każdego coś dobrego. Z drugiej strony też bardzo fajny zabieg autora było to, że tutaj właśnie głównym bohaterem jest osoba dorosła, a nie dziecko. Bo no, to jako dziecko, no to mamy naprawdę bardzo wiele książek, które już mogą się niektórym przejeść. Tutaj mamy właśnie perspektywę osoby dorosłej, która właśnie jest z instytucji państwowej, więc ona musi też patrzeć pod innymi względami na takie sierocińce. I fajnie, że tutaj Linus taką przychodzi swoją trochę wewnętrzną przemianę, wartościami, które się kierował. Musi trochę przemyśleć, czy na pewno one są dobre i czy to, jak postępował wcześniej, było tak rzeczywiście stworzone tylko dla dobra tych dzieci, czy jednak coś mógł mieć za uszami, które mógł zrobić coś lepiej, mógł zrobić coś gorzej, ale jaki potem to miało finał, no nie był w stanie się przekonać, no bo on tylko wystawiał opinie lub rekomendacje, no i potem dalej już nie interesował się losami, co się stało z danym miejscem, kiedy on podjął taką, a nie inną decyzję. Więc naprawdę przegenialna powieść. Ja mam gorącą nadzieję, że po nią sięgniecie. Ja wiem, że ona może w tym momencie wyskakiwać z lodówki, ale to jest takie dobre wyskakiwanie z lodówki. Książka pełna wartości, ważnego przekazu, pouczająca, dodatkowo zabawna, ciekawa. No i tutaj mamy też istoty nadnaturalne. Nie z takich pierwszych kategorii, o których myślimy, czyli powiedzmy wilkołaki, anioły, demony, no trochę Lucy jest takim przedstawicielem. No ale w sumie poza tym te dzieciaki naprawdę mają ciekawe zdolności, z ciekawych rodzin pochodzą.
Bo tutaj też bardzo fajne jest to, że na przykład to, że Lucy jest właśnie synem diabła, przez wielu ludzi jest nazywany antychrystem. Tam w tym sierocińcu, w tym domu, w którym się wychowują, słowo antychryst jest słowem zakazanym. No ale żeby wiedzieć dlaczego, no to musicie przeczytać tę książkę. Ona też ma bardzo dużo cytatów, które można wykorzystywać, można cytować po prostu nawet na maturze. Jeżeli byście mieli jakiś temat związany właśnie ze stereotypami, z kategoryzowaniem ludzi, to jest genialna dawka wiedzy do interpretacji, do powoływania się. Naprawdę coś świetnego. Tutaj, jak napisała Wiszłap na tej polecajce, po prostu doskonała. Ja podpisuję się rękoma i nogami, więc jeszcze raz mam nadzieję, że po nią sięgniecie i niech was ta okładka nie opuszcza, dopóki po nią nie sięgniecie. Może to jest trochę dziwnie brzmiące zdanie, ale mam nadzieję, że adekwatnie oddające to, jakie ta książka wywarła we mnie emocje. Ja bym tutaj mogła skakać, piszczeć, zachwycać się nad tą książką, ale mam nadzieję, że taki dość spokojny przekaz też wywrze odpowiednie wrażenie. I tak, z mojej strony to już wszystko. Dajcie znać, czy już książkę czytaliście, czy może macie w planach. I co, ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie.